W kwietniu wyborcy zadecydowali o zmianie władzy w Lesznie. Prezydent Grzegorz Rusiecki wprowadził także wiele zmian w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego. To na przykład pilotażowy program pracy urzędników czy stanowisko inżyniera miejskiego z bardzo dużym zakresem kompetencji. Teraz, zgodnie z zarządzeniem prezydenta, zmieni się także system wynagradzania urzędników. Określone zostały także wymagane kwalifikacje na danym stanowisku pracy. Na przykład sekretarz, naczelnicy czy kierownicy wydziałów, rzecznik prasowy muszą legitymować się wyższym wykształceniem. Ściśle określono także wymagany staż pracy potrzebny do objęcia stanowisk. Na przykład w Straży Miejskiej, by objąć stanowisko kierownicze, także potrzebne jest wyższe wykształcenie. By zostać strażnikiem, wystarczy wykształcenie średnie. Zarządzenie określa także, komu i w jakiej wysokości przysługuje dodatek funkcyjny. Zarządzenie prezydenta Grzegorza Rusieckiego wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia.